gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich. Ewangelia według Mateusza, 18 rozdział, 20 werset. Fragment ten mówi nam o wartości imienia Chrystusa. W Ewangelii według Mateusza, 18 rozdział, w wersetach 19 i 20, Pan Jezus Chrystus sprowadza wymagania do najmniejszej możliwej liczby mnogiej, pokazując, że moc modlitwy i działania Kościoła nie zależy od liczb, ale od jego imienia. W przypadku małego dziecka i królestwa ważnym punktem było w moim imieniu, jak pokazuje nam Mateusza 18 rozdział 5 werset. W przypadku brata i Kościoła ponownie w moje imię jest decydującą rzeczą. Tu leży cały ciężar autorytetu. Werset 20 jest czasami cytowany tak, jakby opisywał pewną podstawę społeczności, prawdziwą przez cały czas dla tych, którzy są w społeczności. Pan Jezus nie mówił o byciu zgromadzonym po prostu, ale o byciu zgromadzonym w moje imię. To znaczy, że mówił o rzeczywistym spotkaniu. Jego imię ma taką wartość, że jeśli tylko dwóch lub trzech jest zgromadzonych w jego imię, on jest pośród nich. I to daje moc ich prośbom i autorytet ich czynom. On jest duchowo, osobiście obecny, nie w sposób widoczny. Jest to wspaniałe i łaskawe postanowienie na te dni, kiedy Kościół nie może być zebrany razem jako całość, z powodu zrujnowanego i podzielonego stanu. Możemy być za to bardzo wdzięczni, ale uważajmy, jak to wykorzystujemy. Istnieje taka tendencja, aby uczynić to zgromadzenie razem do jego imienia tylko kwestią pewnej pozycji w Kościele, eliminując z niego wszelkie myśli o stanie moralnym. Wtedy możemy być kuszeni, by twierdzić, że to lub tamto musi być potwierdzone w niebie lub przyznane przez niebo, ponieważ działaliśmy lub prosiliśmy w jego imię. Bylibyśmy o wiele mądrzejsi, gdybyśmy stąpali ostrożniej, łagodniej stawiając kolejne kroki. Kiedy nie widzielibyśmy żadnych znaków, że niebo ratyfikuje lub przyznaje rację naszym krokom, lepiej abyśmy uniżyli się i przeszukali motywację naszych serc i ocenili swoje drogi, aby odkryć, gdzie przegapiliśmy prawdziwe zgromadzenie w jego imię. Może przez cały czas naprawdę mieliśmy tylko siebie, a nie Pana przed sobą, a nasz stan moralny był zły. Wtedy niebo nie ratyfikuje i Pan nie przyznaje racji naszym krokom, nawet jeśli formalnie deklarowaliśmy, że rzekomo jesteśmy zebrani w imię Pana Jezusa. A czy ty zgromadzasz się w imię Pana Jezusa?